Rondo Aleksandra Seredyńskiego zostało opatrzone tablicą, której treść pozwala zarówno mieszkańcom, jak i gościom bliżej poznać sylwetkę patrona skrzyżowania. Tablica stanęła tu dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, który sfinansował jej wykonanie. Poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Suwałk radny Jarosław Schabieński. Jego informacją poprzedziła wypowiedź Marka Zborowskiego-Weichmana, który przytaczając przykład tego ronda i tego patrona, zaproponował, by każdy z takich punktów miasta noszący imię lokalnego patrona został podobną tablicą uzupełniony. Jako przykład wskazał rondo imienia Józefa Gajewskiego, byłego prezydenta Suwałk, zmarłego w 2010 roku. Schabiński uznał pomysł Zborowskiego za dobry i docenił walor edukacyjny tego rodzaju informacji. Chciałby jednak, aby owe tablice informacyjne miały wspólny standard. Dlatego zaproponował, by treść prezentowana na nich była dziełem lokalnych historyków, regionalistów. Chciałby też zunifikowania kilku kwestii, ilości znaków w informacji, rodzaju czcionki, ujednolicenia formatu tablic. Dzięki takiemu podejściu będzie to od początku uporządkowane i spójne, uzasadnił Schabieński.